drodzy, w grze Wiedźmin 1 i zakończyliśmy Kermoren, bycie w tym zamku i teraz jesteśmy na obrzeżach Wizimy, ale dobrze przeczytałam. I zobaczymy, co tam mamy do wykonania, jeżeli chodzi o misję i jak sobie nasz bohater poradzi z tym. To co? Zaczynamy. Znowu muszę nagrywać wieczorami, ponieważ upały powróciły w dzień, totalna niewyróbka. Poza tym szczerze szkoda siedzieć przy komputerze, jak jest tak po prostu ładnie. Jak temperatura spada, to nie ma co, tylko wziąć rower i pojechać sobie gdzieś nad wodę na przykład. U mnie w moim mieście jest dosyć niedaleko woda. I tam też można kajakami popływać, rowerami wodnymi. Ok, więc tutaj musimy pewnie pozaglądać te różne rzeczy, czy te sztuczki też musimy zabrać. Właściwie co to jest? Wartościowy składnik, czyli jednak musimy wziąć te rzeczy. Czy to są składniki? To pewnie tu, czy tu przechodzi? Tu. Dobrze. Jeszcze są jakieś składniki? Tak. Tu też są szczątki. Ektoplazma. Super. Czaszka znowu. Okej. I pewnie gdzieś jeszcze tutaj. Znowu mamy czaszkę. Dobrze, że nam się wszystko to stakuje. Tutaj ognisko. Może właściwie sobie pomedytujemy. Da radę? Da radę. Pomedytujemy sobie gdzieś 24 godziny. Zrobi się jasno. Mam nadzieję, to zaczynamy. Pewnie zobaczycie przez moment czarny ekran. Okej, zebrało się trochę ludzi. Najemnik. Ciekawe, co można się dowiedzieć. Nie dostaniesz się do Wyzimy. Bramy do miasta są zamknięte. Aha, czyli właściwie teoretycznie to nie jesteśmy. Wieczny ogień nie chroni grzeszników. Módl się. Dobra, czyli widzę... Lepiej zachować czujność. Że tutaj idziemy. Możemy sobie to kaczmy. Właściwie porozglądam się tutaj, co tutaj się dzieje. Podróżny, ciekawe, co nam powie. Tylko dotrę do miasta, poskarżę się na dworze króla Foltesta. Okej, jak chcesz się, to się skarż. Lepiej zachować czujność. Twoja sprawa. Tu też brama. I zastanawiam się, czy będzie trzeba z niej wyjść. O, beczki. Ciekawe, czy możemy je przeszukać. Złoto. I krzesiwo. Złoto sobie weźmiemy. Zawsze możemy mieć. Trochę tych rzeczy będziemy musieli się pozbyć i zastanawiam się, czy są jakieś tutaj jak gdyby takie sklepiki, gdzie to wszystko można się pozbywać. Chleb z szynką, oreny, waluta, dobrze. Tutaj nic, tutaj jeszcze zostało. Krzesiwo to sobie zostawmy. I tu mamy tablicę ogłoszeń. Co na niej? Tablicę ogłoszeń. Ciekawe, czy znajdę tu jakąś pracę. Dostępne ogłoszenia do swojego plecaka. One zadania poboczne. Ciężka służba. Ktoś ty przybysz? Czego tu szukasz? Zawsze tak witacie obcych? Racja! Obcy, swój, wszystko jedno! Bestia przyjdzie po nas wszystkich! Cieszę się, że udało nam się dogadać. Racja! Musimy to uścić! Bywaj. Czas na mnie. Okej, sorka was za to uderzenie, ale musiałam ustawić mikrofon. Czy tutaj coś możemy się porozglądać? Kolejna beczka jest, ale my jesteśmy wredni. Przeciwko, ale jest jedzenie. Dobra, czas naszego gościa nakarmić. No właśnie, czasowo zwiększa regenerację, ale nic nie może zjeść. Więzi smalec. No może się napić. No troszeczkę, żeby się tutaj nam bohater pożywił. Sporo mam tej wody. Śmiesznie to wygląda. Była dobra wytrzymałość. Okej, no to chyba nasz bohater chyba jest trochę najedzony. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, to niewybaczalne. Okej, nie wiem, czy niewybaczalne. Ognisko. Ale możesz coś zjeść. Znów tle. Zaraz. Nic nie chcę. Wstawaj. Próbujemy się jeszcze rozejrzeć. Brama jest, widzę, że jest otwarta. A ciekawe, czy tutaj coś jest. Fajnie się tak rozejrzeć do końca. Tu jest jakaś beczka. No okej, to pewnie jest wino, ale nie możemy im tego zabrać. No to wchodzimy w takim razie do tej kaczmy. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Będziemy się bawić, hulać. Posiedzenie danego lokalu, medytację. Można przechowywać przedmioty, porozmawiać z właścicielem. Skład, swoje przedmioty możesz odzyskać w dowolnym momencie. Wskaże kaczmy, bądź gospod. Wow. Ciekawe, czy to można z nim pogadać. 3 uncje optima mater, kropla roztworu rtęciowego. Oj, przepraszam, zamyśliłem się. Witaj. Witaj. Jestem Kalkstein, alchemik. Geralt, wiedźmin. Wiedźmin? Ile byś sobie zażyczył za możliwość zbadania twojego organizmu? Nie stać cię. Przysłużyłbyś się nauce? Rozumiem. Choć wziąłem cię za osobę, która szanuje rzetelną wiedzę. Szanuję naukę i naukowców, także alchemików. W zamian oczekuję tego samego. Cóż, rozumiem. Może chociaż zgodzisz się na sekcję zwłok? Za chwilę mój szacunek dla alchemików może się drastycznie zmniejszyć. No dobrze, już dobrze. Przepraszam. Okej, mamy pytania. Chciałem zapytać o alchemię. Wreszcie ktoś na poziomie. Już myślałem, że mieszkańcy tej zapomnianej przez bogów wioski myślą jedynie o swoich przyziemnych problemach. Po pierwsze, nie jestem tutejszy. Po drugie, gdyby wieśniacy myśleli o alchemii, nie byłoby alchemików. Wszyscy umarliby z głodu. Typowa krótkowzroczność. Alchemia jest matką wszystkich nauk, wiedźminie. Wiesz dlaczego? Ponieważ pozwala zrozumieć świat. Wszystko, co nas otacza, jest właśnie alchemią, z której próbujesz nieudolnie kpić. W twoim organizmie cały czas zachodzą procesy alchemiczne. To dzięki tym procesom jesz, oddychasz i wydalasz. Powiem więcej, dzięki nim myślisz i czujesz. Alchemia to życie. Zmieńmy temat, zanim wieśniacy spalą nas na stosie za herezję. Nie można zamknąć ust nauce. Ale niech będzie. Czego chciałeś się dowiedzieć? O właśnie. Skąd bierzesz bazy do eliksirów? Aby uzyskać właściwy destylat, potrzebna jest aparatura. Osobiście używam atanatora sprzężonego z alembikiem, który jest dodatkowo wyposażony w kolumnę rektyfikacyjną oraz miedzianą chłodnicę. Wyobraź sobie, że nie mam pod ręką atanatora sprzężonego. Praca w terenie. Rozumiem. Jestem pewien, że Olaf ma jakąś przyzwoitą wódkę lub spirytus, które nadadzą się na bazę alchemiczną. No skąd brać składniki? Jeśli sam chcesz pozyskiwać komponenty, będziesz potrzebował książek. Znajdziesz w nich ryciny i opisy składników zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych. Alternatywą są kupcy, ale to zdziercy. Jeśli chodzi o tkanki i organella potworów... ja wynajmuję wiedźmina lub myśliwego. Interesują mnie receptury. Gotowe recepty są rzadkie i raczej trudno je kupić. Zachęcam do eksperymentów. Warto modyfikować istniejące przepisy. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie jest znaczenie metody empirycznej w nauce. Zmieńmy temat. Ależ dopiero zaczęliśmy. Okej, czy jest jeszcze... Wszystkim problemem spontanie, nie? Dobra, bywaj. Moim zdaniem na razie wystarczy, jeżeli chodzi o niego. Zresztą przyprawia mnie o ciarki, wygląda na cikusa, a może coś się nie dowiemy. Witaj, przystojniaku. Widzę, żeś zdrożony. Hola, czy to nie ty tego dzieciaka z zabramy wyciągnąłeś? Tak się złożyło. Złożyło, dobre sobie. Żeby tak tutejszym chłopom od czasu do czasu się złożyło coś dobrego zrobić. Nieważne. Coś podać? Może piwa. Zaraz podaję. Swoją drogą nieludzko wygadany jesteś. Bywa. Za chwilę, złotko. Teraz mam inne zamówienie. Dobra. Stary wieśniak, pijak. Może starego wieśniaka ogarniemy. Kanały w Wyzimie. To były czasy. Nic nie dowiemy. Chciałbyś mnie o coś zapytać? No właśnie. Na pewno z nią musimy porozmawiać. Po raz pierwszy od dłuższego czasu trafiłem na trop salamandry. To dla mnie bardzo ważna sprawa. Wiesz coś o nich? To chyba jacyś bandyci terroryzujący okolice. Miejscowi strasznie się ich boją. Wczoraj przynieśli chłopaka, którego te potwory wychłostały lamią. Lamią? Mejińskim batogiem, batem z małymi kolcami i zadziorami. Po uderzeniu odrywa kawał skóry i mięsa. Lamie są zakazane w większości cywilizowanych krajów. Chłopak bredził coś o wykupnym, pewnie chodziło o jakiś haracz. Chciał iść do wielebnego. Niestety zmarł w nocy od gorączki. Dziękuję, Shani. Być może zabawię tutaj dłużej niż planowałem. Mogę wiedzieć, czemu tak ci zależy na tej salamandrze? Zabili kogoś, kogo zdążyłem polubić. I okradli mnie. W takim razie nie chciałabym być w ich skórze. Tak właściwie, to skąd mnie znasz? To ja, Shani, nie poznajesz? Co się z tobą działo? Słyszałam, że zginąłeś podczas pogromu w Rivi. Niestety straciłem pamięć. Moje wspomnienia ograniczają się do kilku ostatnich tygodni. Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. U nas na północy neurologia jest jeszcze w powijakach. Słyszałam jednak, że czasami pamięć wraca. Nie jest tak źle. Zaczynam się powoli przyzwyczajać. Z niechęcią przyznaję, że czarodzieje są w tej dziedzinie skuteczniejsi. Może któryś z nich mógłby ci pomóc. Wiecie, co mnie rozśmieszyło? Słowo neurologia. Jeżeli żyją w tamtych czasach, to nawet nie sądzę, żeby znali takie słowo. Okej, no dobra, no ale no... Chcieli dać... Co robisz w tej wiosce? Gadkę. Jestem w drodze do Wyzimy. Będę walczyć z zarazą Katryjon w szpitalu Lebiody. Kiedy wyruszasz w dalszą drogę? Jak skończę pomagać ofiarom sfory, nie mogę ich tak zostawić. To zajmie trochę czasu, ale bez pomocy połowa z nich umrze. No właśnie z Alwinem. Co się teraz stanie z Alwinem? Nie wiem, na razie będę się nim opiekować. Może ktoś z wioski zechce go przygarnąć. To rezolutny dzieciak. Na pewno ktoś się znajdzie. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Nie, bywaj. Okej, czy matka rzeczywiście zginęła? Przydałoby się wreszcie trochę spokoju. Skrzypek, czy może z nim coś zagadać? Po prostu posłuchaj. Nie. Czyli za bardzo nie. Tam ci się leje, to może... może z chłopakiem zagadamy. To ty mnie uratowałeś, prawda? Tak. Pomogłem strażnikom. Co się teraz ze mną stanie? Może poczekaj, aż zgłoszą się po ciebie bliscy. Nie, moja rodzina nie żyje. Mam tu zostać na dłużej. Przykro mi, mały. Nic nie szkodzi. I tak ich prawie nie znałem. Wow. Nieźle popardowali tekstem. Chcesz oberwać nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze. Bywaj. Bywaj. Komu by tu przypieprzyć? Silny, słaby. Żadnego wyzwania. Gruby Anselm, kim on jest? Proszę, proszę, Wiedźmin. Witam. Widzę tutaj jakiś turniej. A tak, okładamy się pięściami po mordach. Brzmi ciekawie. Jak chcesz, żeby Gruby Anselm przefasonował ci facjatę, to wykładaj kasę na stół. Ile? 25 orenów. No właśnie. Powiedz mi coś więcej o tym turnieju. Zasady są proste. Stajemy naprzeciwko siebie i lejemy się po pyskach. Wygrywa ten, który utrzyma się na nogach. Proste i konkretne. 25 orenów. Nie mam 25 orenów. 25 orenów. Aha, jeszcze innym razem. Okej, czyli co? Nie możemy się bić? Chcesz oberwać nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze. No tak, ale żeby walkę sprowokować, to możemy. Komu by tu przypieprzyć? To co, powalczymy? Ile masz kasy? Bywaj. Kurczę, czyli jednak nic z tego nie będzie miał Geralt rozrywki. I zastanawiam się, co by tu można było wybrać. Ej, a gdzie nasze piwo? Tak z ciekawości. Tak, to rozwiązanie. Kaczma Olaf. Co? Czego tu chcę? Podaj piwo. Nie chcemy tu takich jak ty. Prosiłem o piwo. Skończyło się. No dobra, zaraz sprawdzę. Może jeszcze co zostało. Dziękuję, dobry człowieku. Pijcie szybko, zaraz zamykamy. Oberżysto, jeszcze raz mnie obrazicie i będziemy się gniewać. Nie chcecie tego chyba. Nie. Dobrze. Załatwię swoje sprawy i więcej mnie nie zobaczycie. A czego tu chcę? Jestem Wiedźminem. Co tu na wieczny ogień? Znajdzie się dla mnie zajęcie? U mnie nie. Może Wielebny będzie miał jakie zlecenie. Przed twoją karczmą zginęła kobieta. Zresztą nieważne, pogadam z Wielebnym. A czego tu chcę? Chcę odpocząć. Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Ta. Jak dla ciebie 5 orenów. Rezygnuję. Dobrze, ale tam były jeszcze pytania. Hola, hola. A czego tu chcę? Czemu tu tak ponuro? A co to, znam was czy jak? Z obcymi nie gadam. A za 5 orenów? Za 5 orenów to i króla Foltesta znam. Bywaj, kurczę, czas mi w drogę. Ja chcę tą konwersację do końca doprowadzić, bo tam były pytania. A czego tu chcę? Właśnie. Szukam kogoś, kto zatrzymał się w karczmie. Rozejrzyj się po stolikach i bocznych komnatach. Tam zazwyczaj goście przebywają. Wieczorem udają się do pokojów na spoczynek. Wtedy przyjdź ponownie rano, żeby z nimi porozmawiać. W takim razie pójdę się rozejrzeć. A czego tu chcę? Bywaj, czas mi w drogę. Bardzo pomocny gość, co by nie mówić. Czy możemy coś tu gotować? Bo jest ogień, może jakiś ruszt. Czyli co? Nic tu nie możemy pozbierać. A może jednak grube to będzie lepsze? Tu z nim gadaliśmy. Tamci się leją. A może jednak grube? Czy jesteśmy właśnie na obrzeża, czyli nie jesteśmy konkretnie w tej Wizimie, bo brama jest zamknięta. Tu leje. Zastanawiam się, co można byłoby tutaj robić. Nie dostaniesz się do Wizimy. Bramy do miasta są zamknięte. Możemy pomedytować, ale to bez sensu. Ale nie słyszę. O. Ciężka służba. Ciekawa jestem. Mogliśmy wyjść z tej kaczmy. Czyli właściwie to wyglądało, że możemy wędrować. Wygląda na to, że panna Wesna ma problem. Spróbowałbyś niedelikatnie. Patrzcie, jaka harda. Czyli co, mamy ją uradować? Spełnimy twój warunek, dzieweczko. Pożałujesz tego. Zobaczymy, jacyście To ty? Wiedźminie! Pomocy! Nie wtrącaj się, białowłosy! Żadnych potworów tutaj nie ma. Dlatego nie masz jaj, żeby walczyć z Wiedźminem, co łysy? Zamknij pysk, dziewko! Zaraz się przekonasz, jakie jajca ma prawdziwy mężczyzna! Za chwilę możesz nie mieć jajec. Niech poleje. Mogę się doczekać. Pożałujesz tego. Zobaczymy, jacyście mocni. Nie mogę się doczekać. Jestem silny i grupowy. Już, sorka, musiałam pozmieniać. Ty sukinsynu! Okej. Pomożesz mi jeszcze trochę? Strasznie się boję tych psów i bandytów, a muszę wrócić do domu. Oczywiście. Będę podczas drogi do domu, no okej. To co, ona idzie ze mną? Ach tak, idzie ze mną. Tylko pytanie jest, czy dobrze idziemy. Dobrze, chowaj ten miecz. Już się nie popisuj tak przed damą. O, świetnie. O kurczę. No come on, co nie? No niestety to trochę potrwało. No tego to mamy, to nie będziemy zbierać na razie. Okej. No właśnie, dziewczyno, polecisz przede mną. Czy to możemy wejść w ogóle do tej chatki? Gdzie mamy iść? Gdzie mamy cię zaprowadzić? Może tutaj? Okej, mapa. Gracz dom Abigail. Tą wesny, dom Wielebnego będziemy musieli iść. Kowal, ognisko i krypta, czyli musimy, czy chyba idziemy w dobrym kierunku, tak myślałam, że tutaj jest jej gdzieś dom. Dobrze. Dobrze, idziemy. Na pewno nie tutaj, tylko na pewno... O, oczywiście. A, mój brzuch, jak to boli! A, mój brzuch, jak to boli! Przeklęta wiedźma! A! No i? Nie wiem, co się stało z kamerą. Jakieś błędy są. Jeśli powiedziałeś, że są błędy jej. Ciu! Okej, udało mi się jakoś. Udało mi się. No niestety, czasem się zdarza, że gra ma jakieś dziwne bugi. Miniaturowa lalka przedstawiająca człowieka. Beczka. Ciekawe, do czego służy. Krzesiwo nie jest nam potrzebne. Ognisko. Rozejrzymy się w domu. Kosz. Ale nic nie możemy wziąć. To jest łóżko, więc może byłoby się wyspać. Czemu się, Abigail, nie śpisz? Wiedźmin? Zapraszam. Co się stało temu mężczyźnie? Był niegrzeczny. Niektórzy klienci przychodzą tu dla zaspokojenia swoich żałosnych fantazji, których nie chcę spełniać. Mylą mnie z dziwką, a ja jestem przecież wiedźmą. Będę pamiętał. Nie bój się, Wiedźminie. Nie jestem taka straszna, a jeśli chodzi o poprzedniego klienta, to niebawem mu przejdzie. Coś czuję, że zaradna kobieta. Patrzcie, nic nie ma. Butów nie, ale coś jeszcze mogę się dowiedzieć. Czego chcesz? Właśnie. Czy może... O, pokaż mi swoje towary. Okej. Co to możemy zawierzyć? 10 za sztukę. A ile mam pieniędzy właściwie? 4. A może mogłabym coś sprzedać? No to sprzedam. Tak. Zrobi mi się trochę miejsca. Mam 12. Ale książka kosztuje... Nic więcej bym nie mogła sprzedać, chociaż... To może cena sprzedaży, bo tego mam dosyć dużo. No oczywiście, że tak. 17. Dobra, unikatowy, to zostawmy. Czy teraz możemy... proch... Czyli piwo... Dobrze, jak się spali, to sprzedałam to, jakie mam. Czyli tutaj już ceny widzę, że rosną. Czyli ma proch. Biały ocet. Saleta, proch. To zobaczymy. Czego chcesz? Chciałem o coś spytać. Tak. Pytaj. Znasz może jakiś magiczny sposób, który pomógłby mi w walce z upiornymi psami? A nie wystarczy miecz? Słyszałam, że wiedźmini zawsze noszą dwa. Srebrny na potwory, żelazny na ludzi. Źle słyszałaś, oba są na potwory. Niestety nie mam srebrnego. Mogę ci zdradzić przepis na pewną maść. Musisz ją starannie nałożyć na całe ostrze. Wówczas zacznie dotkliwie ranić nawet upiory. Ale nie zrobię tego za darmo. Będzie cię to kosztowało 30 orenów. Za mało pieniędzy. Może innym razem. Czego chcesz? Odpocząć. Medytuj. Zmierz do świtu. Niech sobie trochę odpocznie. O czym to ona tam robi? Czego chcesz? Okej. Do zobaczenia. Czyli nic się więcej nie dowiemy. Drzwi wejściowe. Trochę sobie odpoczęliśmy. O, drzwi zamknięte. Wow. Szybciej, nie mam całej nocy. Szybciej, nie mam całej nocy. Gdzieś ty była? Zobaczymy teraz tak. Gdzieś musimy się pokierować, tylko właśnie też się zastanawiam. Tom Abigail. Chatka Wiedźmy. Nie będziemy się tak przenosić, dobra. Gdzieś ty, dziewczyny, śpisz. Zobacz. Tu nie możemy nigdzie wejść. I tam też coś jest ciekawego. Tak się zastanawiam. Kto to jest? Podróżni. O, kupiec. Przeklęte elfy! Wiewiórki znowu atakują karawany, jak w czasie wojny. Czy nic nie mogę zrobić? Czy tu jeszcze można było do kogoś wejść? Kabliczka Świętego Ognia. Zobaczmy, co ona robi. Pewnie coś trzeba byłoby tu wrzucać, okej. Ale jak mam cię do domu zaprowadzić? Się, a nagroda cię nie minie. O, jaka ty jesteś fajna, jaka ty jesteś zabawna dziewczyna. Próbuję się tutaj zapoznać. O. Witajcie, Wiedźminie, łowcym tu jestem. Witajcie. Pewno zastanawiacie się, skąd wiem, żeście wiedźmi. No właśnie, skąd wiem? Nie? No dobrze, nie chcecie wiedzieć, wasza wola. W czym rzecz? Szukam roboty dla wiedźmina. W zasadzie sam miałem się tym zająć, ale skoro już jesteś... Miejscowi powiadają, że nocami potwór jakowyś łazi po brzegu jeziora i zżera spóźnionych chłopów. Zalęgło się też coś w krypcie. Gul zapewne. Rozejrzę się, ale najpierw powiedz, ile za to dostanę. Właśnie. Ech, wy wiedźmini, nic bezinteresownie. Powiem tak, zabij stwora, przynieś mi dowód, a zapłacę sowicie. Właśnie. Chłopi mówili coś więcej o potworze z nad jeziora? Tylko tyle, że grasuje nocą i zabija ludzi. Poszukaj nad brzegiem koło domu Harena. Jak wyglądał ten stwór z krypty? Wydaje mi się, że to zwykły gul, ale czort wie. Pójdź i sam sprawdź. Okej. Powiedzcie mi, panie łowczy, ile bierzecie za ubicie utopca? Nie mogę. Tajemnica zawodowa. Dajcie spokój. Przecież ten sam zawód wykonujemy. No, niby tak. No to słucham. Ile za utopca? Zależy, kto zleca, ale tak średnio to około 80 orenów. Wiedziałem. Od początku wiedziałem, że coś jest nie tak z tymi cenami. Spokojnie, panie Wiedźmin. Świat idzie naprzód, wszystko drożeje. Tylko anachroniczny Wiedźmin pracuje za psie pieniądze. I jeszcze mnie parszywym odmieńcem nazywają. Jaka praca, taka płaca. Co mówiłeś? Nic. Okej, no widzę, że wszyscy są prawie przyjemni. Dobrze, czyli no jakieś tutaj zadanie mamy. Dobra. Czy zadanie właściwie to pracę? Czy tutaj możemy tędy przejść? Widzę, że nie. Ja się tak zastanawiam, czy ona idzie ze mną. Idzie. Gdzieś ty masz dom. Kapliczka, tak. O, tutaj jest coś, jest jakiś ten. No come on, jak chcę zobaczyć, co to jest za napis. Shit. Szkoda, że nie można zobaczyć, no właśnie, bo do końca nie jestem pewna, gdzie my idziemy. Okej, bo my się to próbujemy rozejrzeć. Właśnie w tą Abigail, no to tam mruga. Dlaczego nam mruga, to nie wiem. Natomiast tutaj wesnę ten dom. Kurczę. Chciałabym to tak zakończyć, żeby ją tutaj odprowadzić. Można? Drzwi. Opuszczona chata. Ale mamy miecz. Nice. Z Wiedźminem chcemy walki. Okej. Mamy miecz przynajmniej. Jest szafa. Krzesiwo nie, ale mamy srebrny pierścień bursztyny wartościowe. W prezencie. Dobra, no super. Czyli właściwie wynikałoby, że Wiedźmin jest troszeczkę lekko złodziejem. Oj, znowu mam problem z kamerą. Zamknięte. Tak, ach te bugi. Dobra. Udało mi się wyjść. Teraz tak, gdzie jest ten dom wesny? No, ścieżka do jaskini. Dobrze, mapa. Jaskinia, a dom wesny. Ognisko, zajazd. A dom wesny to jest w tamtą stronę. Okej, czyli musimy się po prostu wrócić. Wreszcie się wyjaśniło mi, czyli... Czekaj. W tą stronę. Czyli musiałabym się wrócić do tych domków. Tak? Dobra, spróbujemy się wrócić tak na zakończenie. I ją odprowadzić w końcu. Czyli musimy iść w tamtym kierunku. No, zaraz zobaczymy. I tutaj jest ten rozjazd. Sprawdźmy mapę. I musimy iść w lewo. Ok. Tak myślę przynajmniej, bo na mapie może być odwrotnie. Tak. Tak. Idziemy, dobrze. Żaden tu dom. Mi się wydaje, że ją odprowadzimy na koniec. Przy okazji tutaj jeszcze będziemy wracać. Żebraczka, okej. Bardzo interesujący w sumie ludzie. Sprawdzę, czy dobrze idę. Jak najbardziej. Tutaj jest troszeczkę sporo ludzi, z którymi można po prostu pogadać. Okej. Dobra. Chociaż jest tutaj minimapa, jest rzeczywiście. Znalazłam sobie kawałek od tej kaczmy. Ty, jest dziewczyna? Jeszcze jakiś chłopak. Biedny chłopiec. Ho, super. I dom jest po lewej. Albo wiedźma jego powinienem jej kupić? Interesujące. Czy to jest ten dom, w którym my jesteśmy? Tak, dom babci Wesny. Nie widziałeś może Wesny, mojej wnuczki? Nie widziałeś może Wesny, mojej wnuczki? Ej, no bez żartów. O, coś tu jest. Nie, kredens. Krzesiwo, to nie drzwi. Drzwi są też z tej strony. Tu weszliśmy. Jesteśmy na miejscu. Dziękuję. Nie wiem, jak ci się odwdzięczyć. Spotkamy się jeszcze? Nie wiem. Mieszkam z babcią. Nie chcę gorszyć staruszki. Czemu nasze spotkanie miałoby ją gorszyć? Zgorszy ją cokolwiek. Chyba że będziemy się umawiać jedynie na wspólne modlitwy. Ale poczekaj. Znam jedno takie miejsce. Stary młyn. Jest tam cicho, spokojnie. Jakbyś czytał w moich myślach. Ale podobno tam straszy. Nie chciałabym, żeby przeszkodził nam duch młynarza. To nawet lepiej, że tam straszy. Nikt nie będzie się kręcił. A o duchy się nie martw. Żaden nie odważy się przeszkodzić Wiedźminowi. No to do zobaczenia jutro po zachodzie słońca. Rozsypiemy trochę mąki. Przynieś z sobą winko. Ja zrobię coś dobrego do jedzenia. O, nasz Wiedźmin ma randkę. Zadanie zakończone. Da się do starego młyna. Aby rozdać talenty. Do medytacji, tak? Chcieliby może było tu wejść, drzwi do kaplicy. Zabieracie rodzicom dzieci. Odmieniec, nie odmieniec. Może będzie z ciebie pożytek. To bym mógł podmedytować. O. Oreny. niewybaczalne. Co to? Drzwi. Lepiej już pójdę. Ciekawe, gdzie się znajdziemy. W jakim miejscu? Okej, czy tutaj jest jakiś kominek? Doprawdy? No dobrze, czyli tak, mamy zadanie z kryptą. Mamy zadanie też spotkać się z tą, znaczy jego dziewczyną w młynie. I mam nadzieję, że jak wykonamy pierwszą misję, czyli tą kryptę, to zarobimy pieniądze. Na co z tą dziewczyną, no to zobaczymy, czy możemy to wykonać zadanie później. Aczkolwiek no, sytuacja coraz bardziej się po prostu rozkręca. Widzę, że jest dużo rzeczy do zrobienia. Prawdopodobnie może szansę będzie miał nasz Wiedźmin Geralt tutaj sobie odpocząć. Aczkolwiek ja na tym odcinek po prostu zakończę. Bo około gdzieś będzie 38-40 minut na pewno. W takim razie trzymajcie się cieplutko i widzimy się w następnym odcinku. No wiem, dzisiaj było mniej walki, było bardziej spokojniej, no ale zawsze musi być jakaś odmiana w odcinku. Nie zawsze musi być nawalanie, nie? Jestem fanką fabuły. Tak, no to już wiecie. No to jeszcze raz, pa, pa i do zobaczenia.